Dzień dobry. Pozdrawiam ze studia Fundacji TRES. Chciałam opowiedzieć Wam o wydanej przez nas książce dla dzieci. Elementarz tradycji regionu Kozła. Książka o zwyczajach mieszkańców 6 miasteczek i kilkunastu wsi na zachodzie Wielkopolski. To zupełnie wyjątkowe miejsce, bo tylko tutaj gra się do dzisiaj na kozłach. O czym opowiada elementarz? Z książki dzieci dowiedzą się więcej o tym wyjątkowym instrumencie muzycznym. Jak jest zbudowany i zdobiony? Jakie są jego odmiany i kolory? Podpowiemy dzieciom, jak można przebrać się za cymprownika i siwka? Jak brzmią słowa w gwarze? Z czego wyplata się kosze? Jak tańczy się szewczyka? Jak wyglądali najsłynniejsi muzykanci i regionaliści? Jakie stroje noszono w regionie Kozła od święta, a jakie na co dzień? Jakim językiem mówi książka? Język elementarza korzysta ze zdjęć archiwalnych, które w autorski sposób przetwarza. Sięgnęliśmy do źródeł starszych niż pamięć kolorowych fotografii. To po to, żeby odejść od sztampowego obrazu kultury wiejskiej, tak często obecnego w bezrefleksyjnym postrzeganiu tradycji. Archiwa ikonograficzne, które cytujemy w książce, to kolekcja szklanych negatywów naszej fundacji. Co to za kolekcja? Kolekcja szklanych negatywów Fundacji TRES to kilka tysięcy fotografii wykonanych w Zwąszyniu i okolicach przez Konstantego Sikorskiego od końca XIX wieku aż do 1945 roku. Na szklanych negatywach utrwalone zostało życie odświętne i codzienne dawnych mieszkańców regionu Kozła. A co z czasami powojennymi? Elementarz uczy i o nich. Żyło wtedy wiele postaci, które miały ogromne znaczenie dla lokalnej tradycji. Ich portrety czerpiemy z dorobku fotografa Kazimierza Olejniczaka. Czym jest elementarz? To zbiór ilustrowanych zadań. Rysunki wykonane są w stylu możliwie prostym, prawie dziecięcym i prawie ludowym. Ponieważ książka jest przeznaczona dla najmłodszych, jest tu mało tekstu, a dużo aktywności. Zadania są otwarte. Polegają na rysowaniu, mazaniu, uzupełnianiu, kopiowaniu, kolorowaniu i wyszukiwaniu. Jednym słowem, na zabawie, w której przemycamy elementy wiedzy o tradycji regionu. Jak używać książki? Dajmy dziecku dobre materiały plastyczne. Jeśli jeszcze nie umie czytać, przeczytajmy polecenie i pozwólmy się bawić. Nie róbmy niczego za dziecko. Nie oczekujmy ładnych rezultatów. Nie oceniajmy. Pozwalajmy na popełnianie błędów, na odchodzenie od scenariusza. Eksperymenty są angażujące i uskrzydlają. Jestem Ania. To ja zrobiłam dla Was tą książkę. Czas, by ją dokończyć. Jeszcze kredki, pisaki, mazaki i kolorujcie, uzupełniajcie, kończcie, wymyślajcie, słuchajcie kozłów, mazanek, maszcie po książce, maszcie o tym, żeby ta tradycja się zachowała. Elementarz udostępniony jest na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa 4.0 Polska. Znaczy to, że możecie Państwo pobrać plik PDF z internetu i wydrukować ulubione strony elementarza w dowolnej wielkości i używać według uznania. A co, gdy już uzupełnimy wszystkie zadania? Elementarz to tylko punkt wyjścia. Czas na kolejny krok. Poszukajmy z dziećmi w najbliższym otoczeniu przejawów kultury tradycyjnej. Idźmy razem do lokalnego muzeum oglądać dawne przedmioty. Wyszukajmy na spacerze stare budynki. Przyjrzyjmy się zabytkom. Posadźmy dzieci na kolanach dziadków.
Niech przejrzę z nimi dokładnie stare rodzinne fotografie. Przygotujmy wspólnie lokalną potrawę, nie tylko od święta. Posłuchajmy, jak brzmiała dawna muzyka i zatańczmy. Niech wszystko ożyje na nowo. Tradycja nie jest czymś skończonym, zamkniętym. To proces, który żyje i rozwija się w naszych zachowaniach i upodobaniach. Im wcześniej opowiemy o tym dzieciom, tym lepiej.